historia naszych kolorowych ciał właściwie tak się zaczęła, że okazało się, że obydwoje to kochamy. Jeszcze tam w czasach licealno-studenckich po prostu miałam taką totalną jazdę na ozdabianie ciała rysunkami. No a później to się zaczęło tak, że postanowiłam, że przyszedł czas, że należy sobie coś zrobić. Trzeba spróbować. Zgłosiłam się na dereniową. Wtedy jeszcze nie było wielkiego wyboru studiów tatuażu, szczególnie w Warszawie. Na dereniowej zgłosiłam się do Zbyszka, pokazałam mu swój rysunek i mówię, no chciałabym sobie zrobić tatuaż. To były jeszcze takie czasy, kiedy właściwie w tych wszystkich studiach były katalogi. Można sobie było wybrać rysunek z katalogu, a ja oczywiście nie lubię mieć tego, co mają wszyscy, więc zaczęło się od mojego rysunku i od razu poszłam na stopy. Pierwszy tatuaż stopy. Zbyszek się mnie zapytał, czy ty jesteś pewna, że wiesz, co robisz? A ja mówię, ale jak to? Dlaczego mam być pewna, że wiem, co robię? No wiem, chcę mieć tatuaż na dwóch stopach ten sam. A on mówi, no dobrze, tylko żeby później nie było tak, że ci zrobię jedną, będzie tak bolało, że zwiejesz. Nie zwiałam, wytrzymałam, tak to się zaczęło. Też chciałem mieć zawsze tatuaż i zrobiłem go sobie na wakacjach. Nie ma po nim śladu. Na szczęście nie przywiązałem się jakoś mocno do niego. No, Davey go zakrył. Bardzo ładnie. Ta pasja, słuchajcie, się rozwinęła później na to, że zaczęliśmy jeździć na konwenty. Zaczęło się od Warszawy, od tego, gdzie Kraków i Warszawa together zrobili konwent w fabryce Koneser. Tam pojechaliśmy, popatrzyliśmy, co się dzieje i później praktycznie już na każdy. Zaczęliśmy też podróżować po Europie, bo koniecznie chcieliśmy zobaczyć, jak to jest polska scena tatuażu versus to, co się dzieje na zachodzie. Zaczęliśmy od Berlina, później był Paryż, Londyn i kiedy tylko możemy, to jeździmy sobie na te konwencje, żeby popatrzeć, poznawać ludzi też. Dla nas to strasznie ważne jest, że poznajemy ludzi. Nasi przyjaciele, znajomi nagle pod wpływem tego, że zobaczyli, że my stajemy się coraz bardziej kolorowi, oni też zaczęli mieć potrzebę wprowadzania koloru pod skórę. Czy jest tak, że ludzie mają problem z tym zrobieniem tego pierwszego kroku, czyli wyborem studia? Bardzo często do tej pory nas ludzie pytają, gdzie mogą iść, gdzie zrobić jakiś tam konkretny wzór, który sobie wymyślili. O właśnie. O właśnie. I to był impuls do tego, żeby zacząć coś do ludzi, wyjść do ludzi. Pojawił się Facebook i wtedy się pojawili pokolorowani. I wtedy się pojawili pokolorowani. To ty założyłeś, bo ja jestem antytechniczna. Tak. Ja założyłem, ale jeśli chodzi o Facebooka, to nie sądziłem, nie spodziewałem się, że będziemy mieli prawie 2000 fanów. Nigdy też nie robiliśmy tego dla. Nie szukaliśmy jakiegoś poklasku. Robiliśmy to dla siebie i cały czas robimy to dla siebie. A cieszy nas to, że są ludzie, którzy to obserwują, lajkują te zdjęcia.